Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski. I dzisiaj opowiemy sobie trochę o rynku krypto, że tym razem jest inaczej, dlaczego to wygląda inaczej, dlaczego faktycznie tak jest, według oczywiście mojego zdania. Więc jeżeli chcecie mnie słuchać, to oglądajcie, jeśli nie, to po prostu wyłączcie. Ale warto jest czasami spojrzeć na inną perspektywę, nie taką, która opowiada bzdury, opowiada głupoty i nie widzi tego, co się aktualnie na rynku dzieje. Dlaczego jest inaczej? Wiele osób, nawet tych, którzy w pewien sposób na rynku są przez krótki czas, bardzo mocno bazuje na 4-letnim cyklu Bitcoina, o tym, że z altów, że z Bitcoina przepływa kapitał do altów i później mamy piękny alt season. Co nie miało miejsca w tym cyklu? Obecnie mamy hossę, moim zdaniem już koniec hossy, ale dlaczego ten wykres, czy to cały świat krypto w pewien sposób został zaburzony? Po pierwsze, podczas tej hossy dołączyło dosyć niewiele osób na rynek, mniej więcej 5 dodatkowych bądź 10 dodatkowych, że tak powiem, procent użytkowników według badań giełd, które napływają na giełdy i aktywnie tradują, co jest niewielką liczbą w stosunku do tych, co się dołączało kiedyś w 2017 roku. Jakby przeciążenia giełd, ilości zarejestrowanych użytkowników powodowały, że giełdy padały po prostu dęba, co również miało miejsce w 2021. Tam też napływ użytkowników był na poziomie 30-40%, więc przypływ nowych użytkowników był. Obecnie nie było takiego przypływu, ale wydarzyła się jedna rzecz, a mianowicie weszły dodatkowe możliwości zakupu Bitcoina poprzez ETF-y, które są dosyć dobrze Wam znane. Dosyć fajnie została podchwycona narracja halvingu, przez co ogólnie cały rynek jeszcze tą cenę dosyć wyjątkowo spompował. No i co poza tym? Właśnie nie za bardzo alty chwyciły wiatr w żagle. Można powiedzieć, że poszły tą samą ścieżką co Bitcoin, czyli wzrosły mniej więcej średnio tyle samo co Bitcoin, nawet w niektórych przypadkach mniej, ale za to pewne narracje, które pojawiły się w tej hoście, osiągały spektakularne stopy zwrotów, jak dobrze wiecie, AI, memcoiny i inne badziewia, L2. To się różni w zależności od tego, na co aktualnie ludzie mają ochotę, czyli starsi wyjadacze gdzieś tym kapitałem, który na rynku jednak jest, w dalszym ciągu spekulują, co kupić i co sprzedać. Czyli można powiedzieć to, że nie mamy nowych użytkowników na rynku, więc nie mamy co za bardzo oczekiwać takiej hossy, która byłaby w pełni, że tak powiem, wypełniona, że wszystkie altcoiny rosną, ponieważ wszystkie paradygmaty, które były wymienione, zostały złamane i są po prostu nieprawdą, tak? Nie dzieją się, nie wydarzają się i nie możemy liczyć na to, żeby nastąpiła powtórka. A zatem zapytacie się, co ja myślę i że co będzie. Jak zwykle każdy Wam odpowie, że nie wie. Ja liczę jedynie bazując na sentymencie rynkowym. Obecnie doszło do pewnego rodzaju przegrzania, przełamania rynku. I dopóki z tych ETF-ów kapitał nie będzie mógł migrować, tak powiem, dalej na rynek kryptowalut, czyli zobaczcie, że obecnie rynek ETF-ów wygląda w ten sposób, że ma tylko i wyłącznie bramkę, można powiedzieć, wyjścia do fiatów, czyli fiat albo krypto, tak? I jakby nie ma za bardzo się ten kapitał przelać, bo w przypadku, kiedy byli to zwykli użytkownicy, ten kapitał się po prostu przelewał. W związku z tym wszystkie altcoiny również mogły dostać, że tak powiem, trochę wiatru w żagle. Obecnie kapitał od nowych użytkowników, którzy wchodzą na rynek, płynie od razu z fiatów do memcoinów, bądź od razu do innych tokenów, ze względu na bramki, które zostały już wcześniej pobudowane. No i dobra. Co robić w takim bądź razie na tym rynku? Jak to powiedzą warsztatowi znawcy, jeździć i obserwować, a tak naprawdę to Bitcoin będzie sobie, że tak powiem, sobie szedł swoim torem, nie zaburzony. Być może będą tutaj się odbywać już spekulacje wewnętrzne na Bitcoinie właśnie poprzez ETF-y. Tam jakby rozgrywki będą się trochę toczyły w inny sposób. Tam są duzi, większe gracze, więc ten rynek będzie tam na pewno bardziej szalał. Dla nich będzie dosyć wygodny. Altcoiny w dalszym ciągu
będą tracić w ogólnej kolejności, bo no bo niestety zostały tak zaprojektowane w większości projektów dużych, które gdzieś tam powstają nowych, to tokenomie ich są po prostu niestety przejęte przez instytucjonalnych inwestorów, którzy na początku bardzo dużo tych tokenów jednak w kolejnych latach będą otrzymywać, więc te tokenomie niestety nie są imponujące. Dlatego też rynek, nudny rynek, w dniu dzisiejszym wybiera memcoiny, wybiera, można powiedzieć, jako bunt, pewnego rodzaju bunt przeciwko tym wielkim instytucjom i próbują w pewien sposób spekulować na tokenach bez wartości. Niemniej jednak po to, żeby pokazać, że ten kapitał spekulacyjny jest tutaj i nie da w pewien sposób sobą powiatać i nie da zniszczyć tego rynku poprzez regulacje, no bo jak uregulować jakieś dziwne, śmieszne pieski, które do niczego nie służą, a nie mają żadnego zadania, więc nie mogą być traktowane jako jakieś utility, po prostu są śmieciem, a to, że akurat ktoś w danym momencie chce go kupić i sprzedać, to już jest jakby kwestia rynku. Więc podsumowując, jest inaczej, nie można się kłócić i doszukiwać się, że szukamy kolejnych cykli, szukamy wjazdów na kolejne 100k, kiedy będzie 100k, będą mam altcoiny strzelać, bo niestety nie jest to prawdą i kapitał obecny jest niewystarczający na to, żeby wybudzić takie FOMO. Co jest natomiast możliwe, co możesz zakładać jako Kowalski, że się odbędzie, to kiedy banki, instytucje będą oferować te bitcoiny z tych ETF-ów faktycznie użytkownikom jako lokaty w banku. Ponadto widać, że regulacje są szykowane po to, żeby fundusze inwestycyjne, czy fundusze emerytalne mogły pewną część zainwestować w bitcoina i wtedy, kiedy one się pojawią, to będzie jeszcze kolejny kapitał, taki ostatni, który mógłby to skupować, mógłby kupować i inwestować w bitcoina. Tak, ale to tylko i wyłącznie bitcoin. Dla altcoinów jest pocieszenie, ponieważ ten kapitał na rynku krypto jest głupi i będzie migrował i po prostu będzie gdzieś zawsze odpływał, tak? To nie jest tak, że Bessa musi być wszędzie, tak? Na jajach nie było w ogóle Bessy. Poradziło sobie to bardzo dobrze i podejrzewam, że w kolejnych latach może być to samo. I to ty musisz zdecydować, w którym kierunku i jaką, że tak powiem, sobie gwiazdkę ustrzelić i w co będziesz celował. To jest tyle z moich przemyśleń. Wiem, że trochę masło maślane, ale wydaje się, że po prostu sprzedawanie obecnie takich bajek o tym, że cykl jest niezaburzony, że w ogóle stock to flow działa i ta tęcza, te wszystkie czarty, czyli wykresy, które gdzieś tam były namalowane przez różnych magików, to, że one działają, że to właściwie można tylko trochę poprawić i wszystko będzie dobrze. No nieprawda, nie działają, rynek jest inny, trzeba to wziąć na klatę i się dostosować do niego taki, jaki on jest, takiego brać, a jeżeli ktoś już ewentualnie zarobił, to powinien myśleć o realizacji zysków, powinien też nie mieć jakichś super ekstra oczekiwań co do tego rynku, no bo jest coraz trudniejszy on. Jak ludzie dostrzegają to z każdych, że tak powiem, z każdego roku na rok, to te stopy zwrotu są mniejsze. Na altcoinach jest dużo, dużo trudniej, bo mamy ich po prostu całą masę. To tyle w tym temacie. Dajcie znać, co wy myślicie, czy w dalszym ciągu wierzycie w tą propagandę bitcoinową, czy po prostu stoicie z boku i się przyglądacie, a być może siedzicie po prostu na chmarze memcoinów i czekacie, kiedy wyskoczy wam Lamborghini z garażu. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!